Postanowiłem się przyjrzeć szansom poszczególnych klubów na Mistrzostwo Polski poprzez pryzmat tych zimowych wzmocnień w zimowym oknie transferowym, które właśnie się zamknęło, a właściwie poprzez pryzmat cudzoziemców, jacy wzmocnili poszczególne kluby. Wiem, że to jest bardzo karkołomne zadanie, no bo mamy za sobą tylko jedną kolejkę rundy wiosennej i to niepełną, no bo nie grała jak Jelonia, nie wiemy w jakiej ona jest formie, w jakiej formie jest lider, czy utrzyma tą formę z jesieni, no ale pewne rzeczy możemy już podsumować, pewne rzeczy już widać. I tak, i ze 160 cudzoziemców, którzy grają teraz w naszej ekstraklasie, co jest rekordem, i zgadzam się tutaj z wiceprezesem PZPN-u Antonim Piechniczkiem, tak bardzo krytykowanym, ale akurat w tym ma rację, że z tej rzeszy 160 obcokrajowców większość niestety wcale nie jest lepsza od Polaków. Na pewno nie od tych, którzy odeszli zimą z ekstraklasy, jak bracia Broszkowie, czy zwłaszcza Sławomir Peszko i inni jeszcze. Nie dość, że nie są od nich mocniejsi, to na pewno nie są wzmocnieniem, tylko w przeciwieństwie do Antoniego Piechniczka nie uważam, żeby dało się tę sprawę jakoś uregulować przepisami, bo tego już próbowano i na to nie pozwoliła Unia Europejska. Raczej po prostu trzeba walczyć, żeby to byli cudzoziemcy podnoszący poziom naszej ekstraklasy i naszych piłkarzy. I patrząc na te wzmocnienia, a tak szczerze mówiąc, to ja oceniam, że w walce o Mistrzostwo Polski nie liczą się może wszystkie kluby od pierwszego miejsca aż do Lecha Poznań, który też ma szansę ciągle na Mistrzostwo. Ta strata do Jagiellonii jest do odrobienia, ale uważam, że liczy się Jagiellonia właśnie, Wisła Kraków, Legia i Lech. Ja wiem, że tuż za Legią jest Korona, że Lechia gra bardzo ładny, atrakcyjny futbol. No jest nieobliczalna Polonia Warszawa, ale po tym, co zobaczyliśmy w tych kilku meczach wiosennych, tych w Pucharze Polski i w Ekstraklasie, no, ciężko jakby mi upatrywać w tej drużynie faworyta do mistrzostwa. Ze wszystkich tych drużyn jakoś mam wrażenie, że najlepsze transfery zrobiła Wisła Kraków. Jakoś, choć oczywiście w Legii ten w ostatniej chwili mam wrażenie, że tak w panice ściągnięty Chubnik to jest dobry napastnik. To jest napastnik, jakiego Legia potrzebuje, zwłaszcza jak popatrzymy na niego i na Teixeira Chiniama. To jest ktoś, kto bardzo by się jesienią Legii przydał. Natomiast tej Legii obecnej też oczywiście się przyda, natomiast gdzieś podziała się ta skuteczność w środku pola i ta obrona o niebo gorsza niż poprzednim sezonie, kiedy jeszcze był Jan Mucha, pamiętamy, trzech bramkarzy, ostatecznie Wojciech Skaba na niego stanęło. Jakoś i Melikson, ten zawodnik z Izraela, i Genkow, który może nie zapowiada się na następcę Pawła Broszka, ale na bardzo solidnego napastnika, który będzie tutaj czołowym zawodnikiem ekstraklasy, może królem strzelców zostanie tutaj, tak jak i w lidze bułgarskiej. Jelison, ten Holender, ten uczestnik mundialu w Niemczech w 2006 roku, na razie jeszcze takiego wrażenia na mnie nie zrobił, ale jakby widzę tutaj mądry klucz w doborze tych, a nie innych zawodników. Widzę, że to są zawodnicy nieprzypadkowi, tylko wyciągnięci jakby z notesu jednego specjalisty, jednego fachowca, czyli Stana Walksa, dyrektora sportowego Wisły. Jest tam holenderski trener Robert Maskant. Jakoś gdybym dziś, co oczywiście, jak mówię, jest karkołomne, no bo trudno prorokować, kto zostanie mistrzem Polski po pierwszej kolejce, ale postawiłbym właśnie na Wisłę i też dlatego, że w tej Wiśle cudzoziemskiej, międzynarodowej, w której gra aż 9 obcokrajowców, tym najlepszym jest Patryk Małecki, zawodnik o niesamowitym charakterze, no rozrabiaki, ale taki na boisku w pozytywnym znaczeniu, no takiego
nie chciałbym go porównywać z Wayne'em Rooney'em, ale no bo poziom piłkarski oczywiście jest niebotyczny, ale charakter, ciąg na bramkę, czasami obaj się zachowują na błysku brutalnie. Pamiętamy ostatnią historię z łokciem Wayne'a Rooney'a. Małecki potrafi prowokować czy kibiców rywali, czy zawodników rywali, ale wszystko jakby w takim jednym celu, żeby pomóc drużynie. Widzę w nim taką zadziorność, pazerność i zawodnika o takim charakterze brakuje mi i w Legii, i w Jagiellonii, która jej wzmocnień trudno mi ocenić. Na pewno patrząc na to, jak świetnie spisuje się w lidze tureckiej Kamil Grosicki, widać, że to było jednak poważne osłabienie, odejście Grosika. Natomiast Bartłomiej Grzelak, mimo odwołania meczu w Ekstraklasie, zdołał się kontuzjować, więc tego transferu już nie zagra do końca rundy wiosennej, więc już ten transfer odliczamy. No dalej jest tajemnicą, jest tam przecież trener Michał Probierz, najlepszy trener rundy, a według wielu i całego ubiegłego roku, który z tych zawodników, których ma, tych nowych cudzoziemców, na pewno coś ulepi, na pewno ciekawą drużynę. No ale gdybym gdybym miał wskazywać faworyta do tytułu, to jakoś wydaje mi się, że najbardziej poukładaną drużyną, nie mówię, że grającą najładniejszy futbol, ale najskuteczniejszy, będzie Wisła Kraków. A zobaczymy, czy się bardzo pomyliłem, czy nie.